Witam serdecznie w trzecim wywiadzie przedsezonowym dla telewizji Gry w Goleniów. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Dawid Musialski, rozgrywający Gryfa Goleniów. Zawodnik, który praktycznie od początku powstania tego klubu jest z tym zespołem, występuje. Jest to już szósty sezon Dawida w tym klubie. Czy pamiętasz swoje pierwsze kroki w klubie koszykówki Gry w Goleniów? No, oczywiście, że pamiętam. To był ten moment, kiedy ja jeszcze byłem w Szczecinie. Grałem w drużynie w liceum w Szczecinie, w CKS-ie. Były już wakacje, już było po roku szkolnym. I był w Lubczynie taki mały turniej, 3x3. Akurat przyjechał wtedy pan trener Ignatowicz plus pan prezes. Trochę tam na nas popatrzyli, powiedzieli, że robią klub w Goleniowie i że chcieliby nas widzieć. No i tak to się mniej więcej zaczęło, złożyłem papiery z powrotem do Goleniowa i przyszedłem do Goleniowa grać. Wielu Twoich rówieśników wybrało grę w piłkę nożną, która jest o wiele bardziej popularna. Ty zdecydowałeś się na koszykówkę. Dlaczego? Może to się zaczęło dopiero od końca podstawówki, jak pierwsze gimnazjum. Trochę zacząłem zadawać się z innymi kolegami, którzy zaczęli grać wcześniej troszeczkę w kosza. Ja jeszcze do czwartej, piątej podstawówki grałem też w piłkę nożną w linii Goleniów. Ale jednak koledzy zmotywowali mnie, żebym zaczął grać z nimi w kosza. Tak to się zaczęło. Zacząłem z nimi trenować. Tak jak wspomniałem, będzie to szósty sezon w barwach klubu koszykówki Gry w Goleniów. Co najbardziej Ci utkwiło w pamięci w przeciągu tych historycznych już pięciu sezonów? No, na pewno awans. Awans, który zdobyliśmy dwa sezony temu. Po ciężkich bojach tak naprawdę. Ponieważ mieliśmy Wielkopolskę, bardzo ciężkie drużyny. W półfinale też było ciężko, gdzie u nas organizowaliśmy tą imprezę. Półfinały mistrzostwa o trzecią ligę. Ale ogólnie to mi najbardziej utkwiło w pamięci, ten awans. No i ogólnie dobra atmosfera. Każdy siebie wspierał w starej drużynie i było naprawdę fajnie i pozytywnie. W poprzednim sezonie wielu obserwatorów zwróciło uwagę na dwa elementy pod kątem Ciebie jako zawodnika. Pierwszy to taki, że poprzedni sezon, ten debiutancki, drugoligowy, był takim przełomowym dla Ciebie. Wielu zauważyło duży postęp taki w Twoim rozwoju, w całokształcie jako zawodnika. Ale też wielu podkreślało, że jednak ich zdaniem za mało minut spędziłeś na parkiecie. Co sądzisz o tych opiniach? Moje zdanie jest takie, że trener podejmował decyzję. Ja też dopiero byłem jakimś tam świeżakiem, jeżeli chodzi o drugą ligę. Nie mogłem za wiele oczekiwać. Kiedy dostawałem okazję i szansę gry, starałem się jak najlepiej wykorzystać i tyle. Mija trzeci tydzień przygotowań pod okiem trenera Piotra Ignatowicza. Jak spostrzegasz te treningi przed nowym sezonem? No na pewno przygotowania, technika indywidualna, dużo techniki indywidualnej, trenowanie kozła, trenowanie podań, trenowanie różnych schematów, gry jeden na jeden też czasami. No na pewno lepsze treningi, bo można się wzmocnić, można wzmocnić troszeczkę ciało i przygotować się troszeczkę lepiej do tego sezonu, że jesteśmy młodym zespołem, więc tego potrzebuję. No właśnie, wspomniałeś, młody zespół Gryf przechodzi taką dosyć bardzo poważną przebudowę tego składu drugoligowego. Czy nie upatrujesz przypadkiem w tym swojej szansy na to, że będziesz grać się tą podstawową jedynką w piątce? Nie, no ja nie czekam na to, ja czekam po prostu na to, czy trener da mi szansę, czy nie da mi szansy. Jak da szansę, no to wykorzystam ją jak najlepiej. Jeżeli nie, no to będę czekał po prostu na tą szansę i tyle. Czy Twoim zdaniem ta przebudowa drużyny może wpłynąć na jakość i na to, co będzie się działo na boiskach drugoligowych? Ciężko mi powiedzieć, że na pewno to jest cały zespół jest nowy. Dosłownie kilku zawodników ze starej drużyny, którzy tam już kilka lat byli w Gryfie Goleniów, ale reszta to są młodzi zawodnicy, młodsi nawet ode mnie, którzy albo mieli jakieś tam doświadczenie, kilku chłopaków ze Stargardu czy ze Szczecina, albo nie mieli wcale doświadczenia z grą w drugiej lidze, ani nawet w trzeciej lidze, także jedynie co to juniorskie, więc sezon będzie na pewno ciężki. No i trzeba się dobrze przygotować do tego, a jak będzie, no to zobaczymy. No właśnie, na co będzie stać Gryfa w nowym sezonie? No miejmy nadzieję, że utrzymamy się, a ten sezon jest po to, żeby ograć się troszeczkę, żeby młodzi troszeczkę pobiegali po tym parkiecie drugoligowym.
No i na pewno, żeby nie spać z tej drugiej ligi, bo wywalczyliśmy naprawdę ciężko tą drugą ligę i szkoda było stracić to miejsce. W jaki sposób zachęciłby Pan już dzisiaj wszystkich kibiców do przyjścia 30 września do hali przy Niepodległości 1 na pojedynek z Asseco Gdynia? Chciałbym zaprosić na pewno wszystkich fanów, gości, wszystkich sponsorów, których mamy, na wszystkie nasze mecze, które będą rozgrywane na hali przy ulicy Niepodległości, koło basenu. Ponieważ myślę, że będzie co oglądać. Na pewno to jest młody zespół, będzie dużo biegania i dużo takiego grania, myślę, jeden na jeden, dużo biegania, kontr. Także myślę, że to jest ciekawa koszykówka, szczególnie, że młodzi mają dużo energii i chcą biegać.